Witam Was w sobotę. Słuchajcie, ja mam parę rzeczy do porobienia i Kamil ma parę rzeczy do porobienia. Zapraszam do oglądania odcinka. I zobaczcie, co Kamil robi. Tadam! BMW 7. Poważna sprawa. Ta ruleta mi się przestała składać. A kiedy się przestała składać? Nie wiem. Jakiś czas temu, tak? 3 miesiące, 3,5 temu, 4, 5, nie wiem. A Kamil zdejmuje deskę, słuchajcie, bo będzie wymieniał sprężyny, która jest, no po prostu są stare, zardzewiałe. A do tego ta tutaj jest pęknięta. Proszę bardzo, tak to wygląda. Także Kamil tutaj przyjechał sobie dzisiaj w sobotę popracować przy aucie. A ja tak naprawdę co sobotę przyjeżdżam robić porządki na stanowisku tamtym, co na tym stanowisku, co jest, dzielimy razem z Kamilem. I tak sobie po prostu tam robię porządeczki, układam wszystko, żeby było wszystko posegregowane, bo już mnie to po prostu wkurza, a w ciągu dnia jest bardzo ciężko znaleźć czas, bo po prostu 15 minut jak mam chwili, no to jest za mało, żeby zrobić porządek, a w sobotę nikt nie zawraca gitary, nie muszę odpisywać na maile, nie muszę przychodzić do mechaników, no po prostu zupełnie inaczej się pracuje. Jakiś plan, Kamil, na to? Zdjęcia morki, wymienić sprężyny i tak. Tylko myślisz, jak złożyć roletę, tak? No właśnie nie wiem, to w ogóle jakaś wtyczka jest nie zapięta. Pokaż. Nie wiem, od czego to? No raczej to nie jest wtyczka od tego, od rolety, no. Chyba, że ja kliknę, a typu tu jest od rolety, nie? Więc siłownik. No i jest podpięte, nie? Chyba, że ja kliknę, a ty spróbujesz. To spróbujmy. Pomóc, to nie? Spróbujmy, Kamil, zobaczymy. Wspólnymi siłami, dokładnie. Czy w ogóle coś tu się będzie działo, nie? Zero, nieżywy. Mhm. A może bezpieczniki, Kamil, spraw. Nie! Coś pyka. Tak. A może puknąć w ten siłownik. Nie, on na dole tam jest. Ale w którym miejscu? Tu gdzieś? Tam wtyczka była, nie? Aha. Weź jeszcze raz, poczekaj, ja pójdę z drugiej, weź jeszcze raz pyknij. Spróbuj. Ja tak wezmę tu. No. Nic, dobra, pójdę z drugiej strony, zrobię taki sam manewr. A jak nie, no to tu jest siłownik rzeczywiście. No. Nic. Kurde, rękę poczekaj, kurde. O, kurde. Ciężka sprawa. Wiesz, moim zdaniem się silniczek zatrzymał, wiesz, stanął w miejscu, nie? Wiesz, no tak to nie, bo połamiemy to, cholera jasna. No. Chociaż razem może uda nam się to wyciągnąć. Wiesz? Wiesz? Nie wiem, czy to gdzieś jeszcze tu przymocowane, czy nie? Poczekaj, ja już nie pamiętam, nie. Wygląda na to, że nie. To słuchaj, zróbmy tak, a ten środkowy? Dobra, kamerkę może tu postawię. O, w ten sposób, Kamil. O. Thank you.
To co, pierdzielisz, nie zdejmujesz? Dojdziesz tam do śrub, tak? No to tak, zostawiamy i tyle. A roleta zostanie na inny raz. Dokładnie. Zresztą z taką roletą da się jeździć i tak zawsze jeździłeś z taką, nie? No. Dobra, Kamil tam sobie działa. Ja idę tutaj na stanowisko nasze wspólne. Od razu kaweczkę sobie zrobiłem, tak żeby było miło. W ogóle jaka piękna pogoda. Kurde, super. No i dobra, dzisiaj zabieram się za ten tutaj kącik. Wbrew pozorom powiem wam, tutaj ten kącik, który zrobiłem sobie, zajął mi 4 godziny w sobotę. Tutaj ten kącik zajął również mi 4 godziny jeszcze w poprzednią sobotę, także biorę się tutaj za te rzeczy. Od razu wyniosę złom, bo proszę bardzo, tutaj zawsze jest bałagan, tutaj jakieś do wyrzucenia są kartony. Zbiera się tych śmieci, jak człowiek nie robi porządków na bieżąco, to później tak jest. W każdym razie tutaj się wezmę. O, w poprzednią sobotę opróżniłem tutaj też te półki, także wszystko jest do wyczyszczenia. Zaraz jakiś złom, jakieś śmieci to powyrzucam. W ogóle tam jakaś chłodniczka jest, tu jakiś silnik nastawczy, kurde, jest tego trochę. Także zabieram się za porządki. Mój plan troszeczkę zboczył z kursu, aczkolwiek coś tutaj już poszło do przodu. Proszę bardzo. O, w ogóle, słuchajcie, tu są rzeczy, przyda się, jak to się mówi. Także tak, zboczył z kursu, ponieważ wziąłem się tutaj za tą półeczkę. Co tam się dzieje za tą półeczką, to jest w ogóle szok. Także tutaj robię porządeczki, jakieś pompy hamulcowe, kurna, wszystko przyda się, jak to się mówi. Idę do Kamila zobaczyć, jak tam Kamilowi robota idzie. No i słuchajcie, i tak właśnie, kurde, niby jest czas, można to wszystko na spokojnie zrobić, a nie jest to takie łatwe. Kurna, najlepiej to by było wszystko wziąć, zgarnąć, wpakować do śmieci. Dziękuję, do widzenia. A jak tu u pana Kamila? Jedna sprężyna wymieniona. Teraz drugą wymieniasz, tak? Teraz drugą wymieniam. No dobrze. A gdzie tam ta stara? O, panie, leżą, widzę. Już pokazuję, widzą. Zobaczcie sobie. O, proszę pana. No to tak naprawdę od stania jest, no. Gdyby auto jeździło, też by to inaczej wyglądało. Co zrobić? Jak auto jeździło, to się nie psują? Psują się, psują, Kamil. Znaczy, wiesz co, no stoi twój samochód gdzieś tam, wiesz. I tyle, no. Co, jakąś w miarę idzie? Tak. No to dobrze. Porsche też stoi. Porsche, ale... A ty to wiesz co, to by musiał stać cały czas, no ale jednak trochę twój samochód więcej stoi, tak samo u poprzedniego właściciela stał. Znaczy myślę, że największy... Całą zimę. Co? Całą zimę. Tak, ale ja myślę, że największy problem był tego typu, bo poprzednik to auto trzymał pod blokiem. Ty trzymasz samochód, wiesz, pod dachem, w garażu, przewiewnym, a on trzymał auto po prostu na tym, no, na dworze i gdzieś tam, wiesz, tej wilgoci nabrało i to rdzewiało, nie? Zresztą to widać od spodu, prawda? A poza tym samochód ma swoje lata, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć, nie ma co gadać. O, widzę, ustawiasz sobie, tak? Zaznaczyłeś? Tak. No to elegancko. Zaznaczyłem tam przysmarowany na dole, żeby można było ruszać. Jakiś jeszcze plan oprócz tych sprężyn? Rozruszać. A, śruby zawieszenia. Śruby zawieszenia, no wszystko tak. Wszystko mam spsikane. Bo jakąś słyszałem, planujesz podróż autem. Podróż? No tak. Dłuższą, tak? Do Gdańska. Do Gdańska, proszę pana. Autostradką? No tak. No dobra, to auto musi być sprawne, nie? Pamiętam, jak też przygotowywałem szósteczkę, jak jechaliśmy do Portugalii. No też dość dużo rzeczy tam porobiłem, nie? Żeby później nie było przygody. No tak. Wiesz, no jak się autem jeździ na co dzień, to trochę inaczej, bo na bieżąco wiesz, co jest. A tak jak stoi tu... Te sprężyny to cię zaskoczyły, nie? Trochę, czy nie? Znaczy, ja wiedziałem, że one są takie skorodowane, dlatego też wiesz, no. Zajrzałeś, zajrzałem, nie? Zajrzałem, nie? No tak. Jeszcze kawałek trzeba przestawić. No dobra, to sobie pracuję, ja idę dalej
tam porządki robić. Powiem ci, że to nie jest takie hop-siup. Lubisz porządki robić? Nie. No właśnie. Kurna. Ja też nie lubię. Samochód tak, samochód mogę posprzątać, ale takie porządki właśnie tam w warsztacie to masakra jakaś. No, sprężynki są nowe i wszystkie regulacje się ruszyły i to tak bez zamknięcia. Tak? Nic nie musiałem ani grzać, ani... No tylko tyle, że jak wjechałem, to sobie zapsikałem od razu. Aha. Wszystko. I to psikałem już od jakiegoś czasu w sumie, bo co wjeżdżałem, to zapsikiwałem. Aha, po prostu. A z przodu? No. Drążki? Z przodu to samo. Drążki też chodzą, tak? Też chodzą, no. To co, auto zostawisz, nie? I auto sobie... zostawię, tak. I w poniedziałek oddasz na geometrię? Poniedziałek na geo. A może opony od razu zmienisz? Nie wiesz. No to mam o czym myśleć teraz w niedzielę. A kiedy jedziesz w ogóle do Gdańska? 19 kwietnia. No to nie, myślę, to ja... że kurczę, może i tak. No bo od razu byś za jednym pociągnięciem wszystko zrobił. No, no. Kamil, no... Pff. Ja też za chwilę będę zmieniał, no bo to ja wiem, czy zima przyjdzie. No sobie sprawdzisz po prostu. Sprawdzę sobie, nie? I tyle, no. No dobra. No dobra, no jestem w szoku, bo tego się najbardziej bałem, że jeszcze teraz będą jakieś wahacze, drążki, tuleje do wymiany. Wszystko, kurde, poszło. Ale to chyba dużo dało to, że te amorki były wymieniane, nie? No chyba tak, chyba tak. No. No to dobrze, słuchaj. No ja też już tam kończę. Trochę ogarnąłem. Jak chcesz, to chodź, zobaczysz. No mogę. To zobaczysz. A ci powiem ci, to nie jest takie łatwe to ogarnianie, no. Bo też wyniosłem dużo rzeczy do tego, do magazynu tu niebieskiego, nie? Także, no to chodź, zobaczysz. Znaczy, ty będziesz bardziej widział, czy jest jakaś różnica, nie? Już mi się nie chce, no po prostu resztę mogę ten. To może ty to składaj, a po jakieś jedzenie bym podjechał, co? Dobra, to zaraz wszystko ustalimy. No tu trochę sprzątnąłem koło motocykli, no tak, bo tam był, ale też sprzątnąłem koło motocykli, tu postawiłem te wszystkie nasze rzeczy. I tak robię, wiesz, no tutaj tą półkę zrobiłem. Tu jest miejsce na prostownicy. Tutaj zrobiłem tą półkę, nie? Aha. Czyli tak, o, widzisz? No tak. I co, jest lepiej, to jest przesunięte? No tak. Jest, wiesz, posprzątane, jakieś rzeczy powyrzucane. Prostowniczek tutaj tak zrobiłem. No, bardzo dobrze. O, bardzo dobrze? Tak. No i tam zostawiłem tylko pompy, resztę wyniosłem. Tę część zrobię następnym razem. No i tutaj tą i tą, nie? Zrobię następnym razem, no po prostu też, wiesz, bo to tak się wydaje, wszystko zdjąłem, wiesz, wytarłem kurze też. Od razu przejrzysz, co tam jest. No i teraz wszystko wiem, wiesz, też w różnych miejscach wtryski były. No i co? I jakoś to zaczyna wyglądać, nie? No, generalnie jak się wchodzi, to już tak już jest więcej miejsca. No więcej, no bo jest wszystko przesunięte, także jest, wiesz, od razu inaczej. Później tam jeszcze już, wiesz, się z tego okna sprzątnie, to i okna się wymyje, nie? Aha. Tam te wszystkie przepływomierze, jakieś rzeczy, to się wszystko ten... A motocykle jak stąd zabierzemy, to wtedy będę miał dostęp tutaj, nie? Mhm. No i tyle, tak żeby tu przyjemnie było. No tak, żeby dookoła było też dużo miejsca, no, nie? Tak. Także... Także tak. To git, no. To ja tam sobie składam. To ty sobie składaj i tyle. Mam jedną rzecz, bo... No? Jak przyjechałem, to były... Koła były dosyć ciepłe, no. Ale to z tyłu. Na pewno nie wina hamulcy i tak się zastanawiam, czy łożyska na przykład się nie grzeją, czy coś. Ale powiem ci, że nie wiem. Ale co, mocno było grzane? No nie, bo właśnie w czasie jazdy też nie słyszę, żeby łożyska czy coś. No to nie, to może no, tak ci się to, wydaje, no tak może tak mi się wydaje, czy to może dlatego, że jak stał, to miał tarcze zardzewiałe i na przykład, wiesz... Mogło tak... I od tego, nie? Mogło tak być. Zresztą widać, że te tarcze... Tylko tu uciera też o to trochę, nie? Ale tak... No i nie wiem, no. Ale w czasie jazdy nie słyszę, żeby coś huczało. No to trzeba to po prostu zaobserwować. Zresztą jakby tutaj coś było z zaciskami, to byś miał fioletowe nie, tarcze. Nie, zaciski na pewno nie. Bardziej łożyska, jak to. No tak. O zaciski to na stówę, nie? No tak. No dobra, opuszczam, zakładam koła, opuszczam całkiem, składam od góry i... No dobra. I ogarniam stanowisko. Okej. Okay. No dobra, to co? Kończymy odcineczek.
Mam nadzieję, że się podobał. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Dajcie tam lajka w górę właśnie, jak się podobał. A jak nie, to nic nie dawajcie.